to mogli go wypuścić. Nie został pobity, a tylko zatrzymany i przekazany służbom. O kurwa. No to grubo, człowieku. Aż nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję, panie Savior, za odnowienie subika. No to powiem wam, że ta informacja mnie lekko zszokowała. Ale jednocześnie myślę, że przy tak medialnej sprawie zostanie przekazany polskim służbom mimo obywatelstwa w Anglii. Tak twierdzę, tak mi się wydaje. Bo taka jest treść tego, co zostało wrzucone. Natomiast co jest prawdą, a co prawdą nie jest, nie wiem. Nie wiem. Natomiast ja mogę wam zaapelować o jedną rzecz. Mianowicie, nie róbcie samosądów. Tak po prostu, najzwyczajniej w świecie, nie róbcie samosądów. Opanujcie, kurwa, emocje. Ja powiem wam tak. Czy mam totalnie negatywne, bo jest mało powiedziane, ale żeby dobrać odpowiednie słowa. Czy mam negatywny stosunek do Stewarta? No kurwa, tak. Natomiast uważam, że zgodnie z naszym prawem nie mamy, kurwa, możliwości wykonywania samosądów. Jeżeli ktoś ma ponieść konsekwencje, to poniesie te konsekwencje i o tym zadecyduje sąd. Jeżeli zdecydujesz się na to, żeby na przykład pobić jakiegoś gościa, to licz się z tym, że ty też poniesiesz tego konsekwencje. Niezależnie od tego, co ten człowiek zrobił. Naruszyłeś jego nietykalność. Więc nie róbcie, kurwa, takich głupot, nie? No.